Ja ogromnie się cieszę, że Łomża po raz pierwszy będzie oglądać znakomitych kolarzy. To wprawdzie nie pierwsze reprezentacje, ale są to młodzi chłopcy, którzy walczą właśnie o miejsce w pierwszych reprezentacjach nie tylko Polski, ale i innych krajów. Sądzę, że wyścig będzie dla kolarzy szczęśliwy, chociaż trasa sama w Łomży jest bardzo, powiedziałbym, nie tyle niebezpieczna, co wymagająca dużego spokoju u kolarzy i dużej ostrożności. No ale są to chłopcy wytrenowani i myślę, że obędzie się bez żadnej kraksy. I tutaj trzymam kciuki. Jestem zadowolony, jestem usatysfakcjonowany. To był jeden z najtrudniejszych etapów na tym wyścigu, trzeci już z kolei. Bardzo dużo takich pagórków, wzniesień, co nie było łatwym zadaniem dla kolarzy, ale udało to się pokonać. No i przede wszystkim zadowolony jestem z rundy końcowej tutaj w Łomży, którą się udało tak ustawić, że ona zdecydowała o tym, ta końcówka, że nie wygrał kolarz przypadkowy. Musiał być mocny, musiał być dobrze przygotowany do tego wyścigu. Zresztą bezpośrednio po mecie podjeżdżali tam kolarze i mówię, gratulowali. Fajna końcóweczka. Na początku, a więc ekipa CCC Polska bardzo mocno pracuje. Jest ten Białorusin, który jest liderem wyścigu lewo-prawo. Nie Białoruś, Białoruś! A więc pierwszy Popow, żeby nie było. А тактика была первая, держать группу в комплекте до последнего, отпустить незначительный отрыв на несколько минут и под конец гонки его догнать, чтобы я попробовал сделать финиш. Z tego regionu pochodzi jeden z najlepszych w historii kolarstwa polskiego zawodnik, nazywa się Henryk Harucki. W 79 roku wygrał wyścig dookoła Polski, ówczesny Tour de Pologne. Pochodzi z takiej miejscowości Papruć Mała, gdzie jeździł, zaczynał swoją karierę w LZS-ie Zambrów. I on pamięta o korzeniach swoich, pamięta skąd pochodzi, a że przyjaźnimy się i znamy. Także zaprosił mnie najpierw do Szumowa, do Paproci, a teraz jesteśmy już w szerszym wymiarze na Podlasiu. No to urok tego regionu tutaj, bardzo dobre warunki do ścigania, przychylność władz samorządowych, wszystkich, do których tu się zwróciliśmy. Wczoraj był bardzo dobry etap w Wysokiem Mazowieckim. Bardzo profesjonalnie władze, podobnie jak i tu w Łomży, przygotowały się nam warunki do wykonania naszego zadania. I radio, i telewizja odnotują to, a jeżeli jeszcze do tego dodam, że następnym razem, chociażby w przyszłym roku, meta będzie już pod ratuszem, także i będziemy myśleli jeszcze o innych bardzo atrakcyjnych trasach. Nasz udział finansowy nie jest taki aż imponujący, no ale mogę powiedzieć, że fundujemy nagrody jako Łomża, puchary, uczestniczymy w tym przedsięwzięciu finansowo w wysokości 30 tysięcy złotych z budżetu miasta. Mówię to dla wiadomości mieszkańców, żeby radni znowu nie szczypali mnie, że niepotrzebne wydatki poczyniłem. Na to warto wydawać, bo to jest promocja. To jest promocja naszego miasta. A na tym każdemu mieszkańcowi, no nie tylko prezydentowi, nie tylko władzom powinno szczególnie zależeć. Jak pamiętam, w tym roku miałem w sumie 37 zgłoszeń zespołu chętnych do udziału. No, skromność naszych możliwości budżetu spowodowała, że mogliśmy przyjąć tylko 19, w tym 7 zagranicznych. Ale to był wyścig, który ogromną popularnością cieszył się w Europie zawsze, ponieważ on jest taki specyficzny, inny. Te warunki tu na tych naszych trasach powodują, że jest bardzo szybki, że te różnice są sekundowe, a nawet w ułamkach sekund, że zjawisko kolarskie, jakim są ranty na wiatrach tutaj na Mazowszu, które występują, powoduje dodatkową dramaturgię kraks, upadków, problemów. Moment nieuwagi często decyduje, że taki wyścig się przegrywa. Ten wyścig jest trudniej wygrać niż wyścig górski, ponieważ tam jest
pięciu, dziesięciu zawodników, którzy mają predyspozycję do jazdy w górach, wiadomo, że to są faworyci. A tu się z dnia na dzień sytuacja zmienia. Te różnice są ciągle sekundowe. W naszej historii mieliśmy tak, że z jednakowym czasem wygrali i rozstrzygała o tym różnica miejsc na poszczególnych etapach. Bo ja mogę wspominać, byłem współorganizatorem wówczas jak jeszcze młody chłopak etapu bałtyckiego wyścigu przyjaźni, który rozpoczynał się w Wilnie, a kończył się w Gdańsku. Może w ten czas pisała się na piątkę. Przypomnę tylko, a młodych poinformuję, starszym moim kolegom przypomnę, meta była na stadionie. Było to wielkie przeżycie. Jeszcze dwa okrążenia do mety. Lasowski, 85, Patryk Stos. Młody zawodnik zaatakował, a za nim ruszył Grzegorz Stępniak, ten, który wczoraj przed wysokim pozowieckim bardzo się potłuł. A więc Patryk Stos, ten, który wcześniej jechał w ucieczce, nie dał się do świtu, więc pojedzie. I myślę, że to jest pierwszy, ale nie ostatni raz. Będę organizatorów wyścigu dookoła Mazowsza gorąco zachęcał, aby Łomża stała się takim stałym miastem etapowym.